Objawienia woli Bożej, Elżbieta Gaz. Analiza duchowa. Duch i zdrowie. To, co najważniejsze i najcenniejsze dla człowieka tu na ziemi. Nie ma, nie było i nie będzie nigdy już nic ważniejszego. Jak ludzki duch zejdzie w gęstą materię, inkarnując kolejny raz. Zależność pomiędzy duchem a ciałem zawsze była. Jest i będzie to, co jest w duchu, to jest w ciele ziemskim, nigdy na odwrót. Gdy odczuwacie ból, to boli ducha, nie ciało ziemskie, ale przejawia się chorobą w ciele ziemskim. Im bardziej jesteście duchowo zablokowani, tym bardziej jesteście chorzy. Bardzo zablokowane ciało do tego stopnia, że jest bełkot, nie może duch mówić i nie może zapanować nad swoim ciałem, oznacza, iż połączenie ciała z duchem jest bardzo słabe, a duch przez rozum skrępowany. Jeżeli nic na ziemi nie jest przypadkowe, to i choroby nie są przypadkowe. Są dla ducha bardzo konkretną informacją, co ma tu i teraz do przepracowania. Wyciągnijcie informacje z tej choroby. Odpracujcie te zadania. Wtedy macie szansę wyzdrowieć. Świadomość duchowa daje zdrowie i radość, szczęście, bogactwo duchowe i ziemskie, korzystanie z suto nakrytego stołu przez Pana. Ludzie sądzą, iż od nich zależą prawa Pana na ziemi. Bardzo się mylą. Jak bardzo przekonają się podczas wydarzeń, ego i pycha zostaną poskromione. Przyszedł czas na to, gdyż człowiek zbłądził bardzo rozumowo. Mówicie o wymyślonej rozumowo nadświadomości i podświadomości, a o swojej świadomości duchowej nie macie pojęcia. Daliście sobie świadomość wykreślić ze swojego słownika. Używacie słów, które nic nie znaczą, bo nie są prawdziwe, ale włóknami ściągają was głęboko. Duch przychodząc na ziemię już jako dziecko jest wprowadzony, ale dorośli zabijają uczucia. Blokują widzenie duchowe. W szkole zamiast uczyć się odczuwania, wiedzy duchowej, uczy się na pamięć wątpliwej wartości wierszy i wiedzy książkowej, która nie przydaje się w jego życiu ziemskim. Ktoś, kto kieruje się intuicją, podpowiedziami Pana, w pracy i w domu, wszystko wykonuje szybciej i lepiej. Pan zna odpowiedzi na wszystkie pytania, więc prowadzenie tutaj na ziemi jest najlepsze. Dla tego ducha. Gonitwy, szarpanina, stresy nic nie dają, a wprowadzają tylko zamęt i chaos. Trzeba wyluzować, robić wszystko spokojnie i dobrze, korzystając z podpowiedzi duchowych. Wtedy najtrudniejsze zadania okazują się błahostką. Materię, jak stracicie, nic się nie dzieje. Zbudujecie ją od nowa, lepszą i nowszą. A jak ducha zablokujecie i zdrowie stracicie, wtedy nic was nie uratuje. Tego nie da się odrobić. Wtedy trzeba odejść z gęsto materialnego ciała. Jak jesteście duchowi i zdrowi, wszystko będzie szło jak spłatka. Góry będziecie przenosić. Ale jak jesteście chorzy, nie chce się pracować. Wszystko się wali i są problemy finansowe. Wtedy na nic pieniądze się nie przydają, gdyż zdrowia też nie da się nabyć za żadne pieniądze. Rytm bicia zdrowego serca to najpiękniejsza muzyka dla was. Nadaje rytm życia, radości, bezpieczeństwa i miłości Pana. Symbol natury. Duch wie. Dajcie jemu zaczerpnąć wiedzy z wnętrza. Słuchajcie podpowiedzi Pana, odbierajcie światło, miłość duchową. Wtedy odpracujecie karmę i wrócicie do domu dla ducha na poziom duchowo-istotny. Nie dajcie się okłamywać. Sami mówcie tylko prawdę. To, co dajecie, to dostajecie. Pamiętajcie, ktoś, kto jest mocno oblepiony ciemnymi energiami,
nie odczuje pozytywnych skutków zwrotnych, gdyż odbiją się od tych ciemności i odlecą. Objawienia woli Bożej, Elżbieta Gaz. Analiza duchowa.